witamy w gorący dzień w kolejnym odcinku podcastu Muda Talks. I ten podcast jest poświęcony cyrkularnej ekonomii, odnawialnym źródłom energii, ekologii, ale też życiu w duchu zero waste, czy też less waste, jak ktoś woli. I do podcastu zapraszamy specjalistki i specjalistów, którzy są związani z tymi tematami. Staramy się zadawać im łatwiejsze i trudniejsze, najróżniejsze pytania po to, żebyście się mogli z tego podcastu jak najwięcej dowiedzieć. Podcast tworzą dwie dziewczyny, Ania Pięta, czyli ja, i Martyna Sztaba, której wyjątkowo dzisiaj z nami nie ma, ale to dlatego, że załatwia naprawdę wyjątkowo ważne sprawy również w ramach ratowania tego pogubionego świata. A dzisiaj naszym gościem jest ktoś bardzo specjalny, na kogo długo polowałam i kto jest, można powiedzieć, chociaż już ustaliliśmy, że to jest za dużo, może, bo jakby cały czas jest bardzo aktywny, taka legenda w zasadzie i ojciec CSR-u w Polsce. Bolesław Rok jest dyrektorem Centrum Przedsiębiorczości Pozytywnego Wpływu przy Akademii Leona Koźmińskiego i też współzałożycielem Forum Odpowiedzialnego Biznesu, bo mam tu po prostu 15 twoich funkcji. Tak, to było ze 20 lat temu, więc to nie każdy musi pamiętać. Ale to w takim razie jakby ty możesz dopowiedzieć teraz, czym jeszcze się aktualnie zajmujesz, co jest bardzo istotne w kontekście też CSR-u i w ogóle dla ciebie, co ci największą radość dzisiaj sprawia i co najwięcej czasu pochłania. Czy wiesz, to trudno powiedzieć, ponieważ rzeczywiście jest tak, że wiele różnych organizacji wspieram. Czasami mniej czy bardziej formalnie, czasami to się nazywa, nie wiem, przewodniczący komisji programowej, czasami to jest, nie wiem, przewodniczący rady nadzorczej, czasami to jest jakiś członek zarządu, członek czegoś i tak dalej, juror w takim czy innym konkursie, założyciel koalicji takiej, założyciel koalicji innej, prawda? I jest rzeczywiście tego bardzo dużo, ale generalnie jakby myślę, że moją rolą jest właśnie wspieranie tych wszystkich, którzy się rozwijają z myślą o tym, że mamy coś istotnego na tym świecie niż tylko zarabianie kasy. Bardzo, ja się absolutnie mogę tylko pod tym podpisać, ale powiedz mi, jak już tak, zacznijmy od tego CSR-u, który właśnie... Ale myślę, że najbardziej to czuję się jednak edukatorem, prawda? Czyli takim właśnie osobą, która ciągle przywiązuje wagę do tego, że przede wszystkim trzeba edukować. No i to robię od kilkudziesięciu lat, prawda, na różnych poziomach i myślę, że to jest jakby stąd się CSR wziął, prawda, że to z takiej potrzeby edukacji ludzi biznesu, bo to wtedy po tej naszej wspaniałej transformacji, czyli te 30 lat temu, jakby bardzo poszliśmy w takim kierunku myślenia, że w biznesie chodzi wyłącznie o maksymalizację zysku, wszystko trzeba sprywatyzować, prawda, i jak biznes będzie się bogacił, to wtedy skapnie, prawda, i innym też będzie coraz lepiej. Czyli właściwie państwo jest niepotrzebne, mechanizmy różne właśnie takie. Wolny rynek wszystko wyreguluje. Tak i to była rzeczywiście taka utopia, która nawet w Ameryce skończyła się w latach, nie wiem, na początku lat 70., ale u nas ekonomiści jakoś to tak uwierzyli, że to co tam się kończy, to warto tutaj zacząć. W związku z tym rzeczywiście, jak pamiętam, rozmawiałem o początkach właśnie tej odpowiedzialności społecznej biznesu, na przykład z profesorem Balcerowiczem, gdzieś w jakichś panelach, prawda, to on mi mówił, że jedyną społeczną odpowiedzialnością biznesu jest płacenie podatków. I że to jest, i to mniej więcej był to taki mainstream, prawda, czyli myślenie o tym, że jedyne, co już biznes może naprawdę robić, to płacić podatki, bo większość nie płaciła, prawda, więc właściwie można było oczekiwać, że jeżeli już ktoś się poczuwa do tej odpowiedzialności, to rzeczywiście płaci podatki, a państwo to dystrybuuje. W jakiś sposób coś tam z tym robi w każdym razie. I to niestety nie zadziałało, dlatego bardzo trudno było, szczególnie na początku, myślę tam 20 parę lat temu, kiedy mówiło się o społecznej odpowiedzialności biznesu, to wtedy było takie albo śmiech, albo powątpiewanie, prawda, albo takie, że co, z powrotem będziemy tutaj komunę budować w Polsce, prawda, i tak dalej, więc właściwie większość menadżerów kompletnie tego nie rozumiała. I te pierwsze takie spotkania z menadżerami dlatego były bardzo trudne. I od tego czasu, ja wiem, trochę się zmieniło. Przynajmniej niektórzy udają, że coś rozumieją z tego, a przynajmniej wiedzą, że powinni już inaczej trochę mówić, prawda? Czyli już na konferencjach prezesi mówią nie tylko o tym, że mamy coraz większe zyski, ale teraz mówią też, że no dbamy oczywiście o ochronę środowiska, prawda? Dbamy o kapitał ludzki, prawda? Nasi pracownicy to najważniejsze nasze, prawda, tutaj dobro. I a tak jakbyś miał powiedzieć tak od serca, ale też z tego twojego doświadczenia i z tego, co widziałeś już, czym jest dla ciebie taka prawdziwa odpowiedzialność biznesu? Bo ty powiedziałeś w jednym z wywiadów, że właśnie w Polsce to ma taki charakter bardzo reaktywny, czyli coś się wydarza, okej, dobra, to teraz trzeba napisać raport, że my jesteśmy jednak bardzo okej, bo drukujemy po prostu po 2 stronach, nie wiem, maile na przykład. Ja kiedyś przeczytałam sprzed paru lat CSR-owy taki raport o tym, co robią korporacje w Polsce i muszę powiedzieć, ogarnął mnie trochę smutek, trochę pusty śmiech, bo tam bardzo dużo działań było takich, jak dzisiaj mówimy, greenwashingowych, czy CSR-owo-washingowych. No. Czym dla ciebie jest to w takim idealnym kształcie, takim rzeczywiście, jak ty to widzisz? No ideałów nie ma oczywiście. Więc ja jestem jednocześnie pragmatykiem, prawda? Jakby patrzę to, optymalnym, co jest i jak można zmieniać. No i rzeczywiście zmieniamy krok po kroku, natomiast nie ma takich firm, które by naprawdę podejmowały w pełni odpowiedzialność. Kiedyś to nawet ładnie tak powiedziałem, kontrowersyjnie, że nie ma firm świętych, ale są takie, które się zaczęły już modlić. I to rzeczywiście no tak jest, prawda? Znaczy, że niektóre firmy starają się być coraz lepsze. Ja myślę, że to o ten proces chodzi właśnie. I teraz jak bardzo ten proces uda się przyspieszyć albo poszerzyć, tak żeby objąć wszystkie obszary funkcjonowania biznesu, to przede wszystkim zależy właśnie od pracowników i od całego rynku, prawda? Od oczekiwań, od interesariuszy różnych i inwestorów, prawda? I klientów, i regulatorów i tak dalej. Biznes w tym sensie jest reaktywny, no, że jednak odpowiada na oczekiwania. W związku z tym oczywiście w sensie marketingowym kreuje potrzeby i sprzedaje jakby produkty. Natomiast w sensie odpowiedzialności no raczej patrzy, gdzie jest świat i jak możemy się wpasować z tymi naszymi produktami, żeby spełniać oczekiwania tych, którzy no, te oczekiwania w sobie wzbudzili. A myślę, że te oczekiwania wobec biznesu rosną gwałtownie i ze strony klientów, i ze strony pracowników, i ze strony różnych partnerów biznesowych, i ze strony inwestorów finansowych, i rządów, organizacji ponadrządowych, prawda, lokalnych organizacji pozarządowych, najróżniejszych interesariuszy, prawda? No więc biznes to, co stara się zrobić, ja myślę, że taki sensownie odpowiedzialny biznes to jest taki, który jakby odpowiednio, adekwatnie monitoruje te różne oczekiwania i patrzy na to, w jaki sposób możemy no, nie dać plamy, prawda? Czyli jak możemy jednak no, starać się równoważyć nasze potrzeby zarabiania pieniędzy, no bo to jest naturalne, że biznes, żeby przetrwać, musi zarabiać pieniądze, ale właśnie jak to balansować, równoważyć właśnie z tymi oczekiwaniami. Bo jeżeli nie spełnimy oczekiwań na przykład inwestorów finansowych, którzy pytają nas o wskaźniki pozafinansowe dotyczące środowiska, tam ładu korporacyjnego i wskaźniki społeczne, no to wtedy dostęp do kapitału będzie droższy. W związku z tym już nasze wskaźniki finansowe się popsują. Jak nie spełnimy oczekiwań pracowników, które się cały czas zmieniają, prawda, no to wtedy trudniej nam będzie pozyskać nowych pracowników. A wiadomo, że przecież no, kapitalizm polega na wyzysku człowieka przez człowieka. W związku z tym im więcej pracowników oddanych będziemy mieli, tym będziemy większą firmą, która będzie więcej zarabiać. A widzisz któryś z tych czynników, że jest jakiś najsilniejszy? Bo ja rzeczywiście tak czytając sobie, ale to jest zupełnie intuicyjne, nie opieram teraz tej mojej refleksji na jakichś twardych danych. Znowu to jest to, że ja widzę znowu największą siłę w ludziach i konsumentach, ale pracownikach też, którzy chcą mieć większe poczucie sensu na przykład w pracy, że są gotowi, mówię tutaj o tych naszych mitycznych milenialsach, że są gotowi zarabiać może niekoniecznie jakiś tam po prostu kupę hajsu, ale chcą mieć poczucie sensu w tym, co robią i widzieć gdzieś tam jakiś wyższy cel. Czy to jest może jakiś czynnik, który ty widzisz, że jest szczególny w tym? To znaczy, no to zależy w jakiej branży, na jakim rynku, w jakim kraju, w jakim okresie i tak dalej. Tu nie ma jednej dobrej odpowiedzi. Jest tak, że są pewne nisze takie, no te nasze bańki, w których jesteśmy, gdzie nam się wydaje, że klienci, tacy indywidualni, coraz więcej oczekują właśnie takich ekologicznych, zero-waste'owych i tak dalej rozwiązań. No później wychodzimy poza tę naszą bańkę, która składa się z paru tysięcy osób i okazuje się, że po prostu kilka milionów pozostałych mieszkańców tego kraju ma to gdzieś, prawda? I że w związku z tym biznes tego nie odczuwa jeszcze jako presja, prawda? Bo to jest nisza. To tak jak, nie wiem, rozmawia się z branżą spożywczą na przykład, to powiedzmy niedawno z jednym tam z producentów jogurtów rozmawiałem o tym, no wiadomo, że i wszyscy to wiedzą, że nadmierna ilość cukru jest szkodliwa. No i teraz właściwie w wielu już krajach Europy Zachodniej na przykład jogurty są w większości niskocukrowe. W Polsce są bardzo wysokocukrowe. No i teraz oni wiedzą jako menadżerowie, że powinni zacząć więcej produkować jednak tych niskocukrowych. No ale jednocześnie też wiedzą, że po testach konsumenckich, że człowiek kupujący jogurt chce mieć słodki. W związku z tym, no co mogą zrobić? No po prostu sprzedają to, co jest szkodliwe. Prawda? No bo tego, co jest nieszkodliwe, nikt nie będzie kupował. A jeżeli będą kupować, no to jest mała jedna półka pod hasłem zdrowa żywność, która gdzieś tam w supermarkecie się pojawi, na której obrót jest poniżej 1% obrotu całego sklepu. Prawda? No w związku z tym ani z punktu widzenia sklepu, ani z punktu widzenia producenta to nie jest jeszcze taki obszar, który rzeczywiście by dawał jakieś znaczące przychody. Natomiast to jest coś, co warto mieć, no bo wszyscy liczą, a może jednak ci konsumenci zmądrzeją, prawda? I zrozumieją, że na przykład cukier jest szkodliwy w nadmiernych ilościach, prawda? I że to źle robi dzieciom i dorosłym i staruszkom, wszystkim, prawda? No ale czy biznes coś teraz ma zrobić, żeby edukować tych konsumentów? Czyli mówić, nie kupujcie naszych produktów, bo one są dla was szkodliwe. No aż tak to nie jest wspaniały biznes, prawda? No w związku z tym, bo to się narazi wtedy klientom, prawda? No to pójdą do innej marki, prawda? I powiedzą, że o, tamta marka nie będzie informowała o tym, że to jest szkodliwe, no i będą kupować tam. W związku z tym bardzo trudno jest zmienić nastawienie, bo biznes jest w tym sensie reaktywny, że nie ma innego wyjścia. No, musi reagować na to, czym większość jego potencjalnych i aktualnych klientów się zajmuje i taki, jaki mają mindset akurat, prawda? Ale jednocześnie ty jesteś opiekunem tych biznesów, które chcą działać inaczej, chcą słuchać tych swoich konsumentów i konsumentek i chcą mieć ten pozytywny wpływ. No tak. I to jest powiedzmy taka grupa... I jest ich coraz więcej, to co bardzo podkreślasz też. Malutkich firm, prawda, które mają jakieś małe grupki już klientów, prawda, odbiorców, właśnie taka etyczna moda, prawda, no już trochę tego jest, prawda, w różnych branżach i one rzeczywiście z punktu widzenia wartości rynku, jak spojrzeć na wartość rynku odzieżowego w Polsce, to jaki procent ma etyczna moda? No nie wiem, czy to ktoś wyliczył w Polsce, ale zdecydowanie jest to poniżej 1% wartości tego rynku. Prawda? Z punktu widzenia dużych marek to nie jest istotne. Z punktu widzenia tych małych, bo w tym 1% jest, nie wiem, 50 wspaniałych marek odzieżowych, które robią super rzeczy. To samo na rynku żywnościowym na przykład jest też właśnie w tym 1% tych właśnie takich trochę innych przedsiębiorstw jest masa wspaniałych ludzi i wspaniałych marek. No i teraz to, co ja bym chciał, czyli ten właśnie taki mój idealny obraz odpowiedzialności biznesu, to bym chciał, żeby ten 1% i te 50 wspaniałych marek tego 1%, żeby nagle poszerzyły swój zakres oddziaływania i żeby się stały 90% tego rynku, a te wielkie dinozaury tego rynku po prostu, żeby upadły. Że to tak jak się mówi, że właśnie ten neoliberalizm mówił tam czasów Miltona Friedmana, że przypływ podnosi wszystkie łodzie i że dzięki temu, że najbogatsi się bogacą, to wszyscy na tym korzystają, to ja uważam, że właśnie, że ten przypływ tych startupów pozytywnego wpływu zatopi te wszystkie jachty luksusowe,